Witam serdecznie, ja nazywam się Grzegorz i chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić swoimi wrażeniami, bo to raczej nie będzie recenzja z Voldemort Origin Story of the Hell, czyli fanowskiej, czyli amatorskiej historii na temat początków Lorda Voldemorta, młodzieńczych lat Toma Riddla i tego, w jaki sposób zafascynował się czarną magią, w jaki sposób zaczął dochodzić do potęgi, do władzy. I to jest troszkę tak, że do fanowskich produkcji podchodzę z reguły ze sporym dystansem. Obejrzałem ich już w życiu, nie wiem czy to będzie jakieś strasznie przesadne stwierdzenie, około setki, ale tak na dobrą sprawę, tylko w nielicznych przypadkach pamiętałem o nich dłużej niż kilka godzin. Do Voldemort Origin podchodziłem jednak ze sporą dawką optymizmu i podekscytowania. Czy się zawiodłem? Swoimi wrażeniami, takimi bardziej treściwymi, podzielę się później, ale na początku chciałbym wyjaśnić, co było dla mnie magnesem dla tej fanowskiej i nieoficjalnej w końcu historii o grozie, która dopiero co miała nawiedzić świat czarodziejów pod postacią Czarnego Pana. Pierwszy powód jest dość oczywisty i jest nim miłość do całego uniwersum Harry'ego Pottera, które obok świata wykreowanego przez Tolkiena i tego, który w swoich opowiadaniach, a także sadze nakreślił Andrzej Sapkowski, on należy chyba do moich ulubionych. Niektórzy się mogą teraz oczywiście uśmiechnąć i zapytać, ej serio, dorosły mężczyzna cały czas fascynuje się i jara się Potterem? Otóż tak, to historia, którą zainteresowałem się jeszcze za dzieciaka i tak już właściwie mi zostało, z czym czuję się bardzo dobrze. Drugim powodem, dla którego spodziewałem się po Voldemort Origins czegoś więcej, był fakt, że produkcja od wielu miesięcy była pieczołowicie przygotowana, dopieszczana, a co najważniejsze, całkiem nieźle napisana. W tym miejscu dochodzimy płynnie do punktu trzeciego, ponieważ dobre przedstawienie historii Toma Riddla to moim zdaniem wcale nie jest taka prosta sprawa. Okej, całą robotę wykonała już w tym temacie J.K. Rowling, ale gdyby miało to być zwykłe przeniesienie książkowych faktów do filmowych realiów, to tak szczerze nie miało to większego sensu. Jak się jednak okazało, Gian Maria Pezzato stanął na wysokości zadania i opowiedział nam dobrze znaną historię w nieco bardziej kameralny, ale zarazem mocno intrygujący sposób. Początki dochodzenia Lorda Voldemorta do ogromnej mocy i jego zafascynowanie czarną magią były jak dotąd traktowane przez Warner Bros. Nieco po macoszemu. W sadze o Harrym Potterze pokazano to wszystko w formie retrospekcji przez Myśl Trzewnie. Książkowo te rozdziały były jednymi z najlepszych w całej serii, chyba jednymi z moich ulubionych. W kinie natomiast, wiadomo, film nie może trwać 5 godzin. Mocno ten temat skrócono. Na razie nie wiadomo, czy w ogóle są plany ukazania rosnącej potęgi Czarnego Pana i choćby pierwszej wojny czarodziejów na srebrnym ekranie, ale gdyby tak się stało, to powiem szczerze, byłbym więcej niż ukontentowany. Na ten moment, a więc na początek 2018 roku, przyszło nam się zadowolić produkcją od fanów, dla fanów, która mocno rozbudziła apetyty, no przynajmniej moje. Nie chciałbym zbyt wiele zdradzać, ale raczej zachęcić, dlatego myślę, że warto podkreślić tajemniczy i mroczny klimat całej opowieści, a także pochwalić za dobór obsady. O taki Stefano Rossi, który wciela się postać młodego Riddla, wydaje się być stworzony do tej roli. Wystarczy jedno spojrzenie, groźniejsza mina, by spokojna na pozór scena całkowicie się zmieniła, a widz na własnej skórze odczuł strach i niepokój. Nieźle wypadła również Aurora Moroni, która grała młodą Griszę McLagan. Jej starsza wersja przypadła mi do gustu nieco mniej i wcale nie chodzi w tym miejscu o względy czysto estetyczne. Całość dopełnia Alessio Dalia, otwórca roli generała Maka Rowa. Tu niestety warto, a właściwie trzeba postawić produkcji mały minusik, ponieważ w wielu scenach można odczuć, że pod film podkładane są głosy profesjonalnych aktorów. Otwórcy starali się zasłonić te niedoróbki bliskimi zbliżeniami, na przykład na oczy bohaterów, co jednak nie zawsze dobrze współgrało z tym, co oglądaliśmy na ekranie i momentami wyglądało dość niezgrabnie. To taka mała niedogodność, ale hej, nadal mowa o produkcji fanowskiej na zasadach mocno amatorskich w porównaniu do tego, co potrafią notabene wyczarować nawet średnie wytwórnie filmowe. Ja na to wszystko oko przymknąłem, ale z obowiązku informuję. W
trakcie blisko godziny seansu przenosimy się w kilka miejsc i w kilka różnych czasów, co mimo stosunkowo krótkiego filmu, choć z drugiej strony długiego jak na tego typu produkcję, zdaje egzamin. Twórcy posługują się motywem wspomnień i opowieści bohaterki, a wszystkie podróże w przeszłość są pokazane spójnie i nie ma w nich luk fabularnych. Odwiedzamy Hogwarts z lat 50., sowiecki departament Aurorów, czy też dom jednej z potomkiń tzw. Wielkiej Czwórki. Wszystkie dekoracje prezentują się przekonująco, nie ma mowy o żadnych ozdobach z pomalowanego kartonu czy rekwizytach z demobilu. Postarano się, by nawet w najmniejszym szczególe oddać magię magicznego świata z uniwersum Pottera. I powiem wam szczerze, wyszło to naprawdę bajkowo. Same czary również wyglądają ładnie i momentami w niczym nie odstają od tego, co mogliśmy oglądać w 8 filmach ze stajni Warner Brosa. Reasumując, Voldemort Origins możecie zobaczyć potterowski świat w bardziej kameralnym i mrocznym ujęciu. Doświadczycie też przemiany Toma Riddla w Czarnego Pana, a więc w końcu dostaniecie do skonsumowania takie danie, którego nie serwowano do tej pory praktycznie w żadnym miejscu. To chyba najważniejsze, zobaczycie kawałek nieźle zrealizowanego kina, dzięki któremu magiczny świat ponownie was pochłonie. Czy warto? Moim zdaniem jak najbardziej, w kilku miejscach musicie przymknąć oko, ale gwarantuję słowem Hunsfota, że to nie będzie zmarnowana godzina. To by było na tyle ode mnie, trzymcie się, pozdrawiam, do następnego razu.